Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie w upalne popołudnie i witam się z Wami widokiem Super Tuni. Myślę, że czas je zaktualizować. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o te Super Tunie, no to one u mnie tutaj od tej strony wschodniej mają się naprawdę świetnie, bo wiem, że u niektórych na innych wystawach różnie z tym bywa, natomiast u mnie zobaczcie, jak one się tutaj rozrosły. I powiem Wam, że w tym roku te bubblegum i te, które miałam mniejsze, fuksjowe, ja już nie pamiętam, jak one się nazywają, w każdym razie oba te kolory rozrosły się bardzo mocno. Tutaj już w ogóle nie widać doniczek. Zobaczcie, nic nie widać. No i te trawy, które tutaj wsadziłam na samym początku, które były takie mizerne, malutkie, już też są bardzo, bardzo, bardzo duże. No zastanawiam się, jak to będzie dalej, czy one tutaj wytrwają mi tak ładnie do końca sezonu, jak to było w zeszłym roku. Mam nadzieję, że tak. Dobra, i odwracamy się tutaj dalej. Chciałam Wam pokazać tę rabatkę, którą mam tutaj wzdłuż chodnika, którą muszę uzupełnić korą, bo już zaczyna mi prześwitywać gdzieniegdzie, tak jak możecie zobaczyć, ten karton, który jest pod spodem. I szałwia. Moja szałwia się bardzo mocno rozrosła. Myślałam, że będzie niższa, szczerze mówiąc. Myślałam, że te kępy będą takie bardziej zwarte, niższe, no ale cóż, być może to jednak nie była ta odmiana, którą deklarowano mi, że będzie. No ale nie wiem, w każdym razie rozrosła się mocno. Myślę, że po cięciu też to inaczej będzie wyglądało, bo jak ja wsadziłam, to nie cięłam tych sadzonek, tylko tak jak one chciały, tak one sobie rosły. Ale myślę, że po przecięciu, jak już niedługo będę przycinała, bo jeszcze gdzieniegdzie kwitną, tak jak widzicie, ale już to jest końcówka kwitnięcia, to po tym przycięciu mam nadzieję, że te kępy się zrobią takie może nieco bardziej uformowane. I tam w oddali możecie zobaczyć, na pergoli już zaczął kwitnąć milin. Zaraz przejdziemy sobie tutaj blisko tego milina. Mój milin z reguły ma duże kwiaty i w tym roku też mi nie zawiódł. Zobaczcie, jakie on ma duże te kwiatuchy tutaj. No bardzo ładne, bardzo duże, takie pomarańczowo-czerwone, taki kolor bym powiedziała zgaszony pomarańcz, trochę podszyty czerwienią, także coś takiego. I powiem Wam, że milin to jest taka roślina, przy której trzeba się zastanowić, czy chce się ją mieć w ogrodzie, czy chce się ją posadzić, dlatego że to jest roślina dosyć mocno ekspansywna. I mi też tutaj ona wszędzie wyrasta, zobaczcie, na przykład tutaj, o, i to trzeba usuwać. Nie sadziłabym milinu blisko bardzo gdzieś tam domu, bo to może się źle skończyć, może gdzieś tam między kostką gdzieś wyłazić, bo to jest naprawdę taki harpagan, jeżeli chodzi o wzrost. Chociaż w pierwszych dwóch latach, nawet trzech, u mnie nie było aż tak tych odrostów. One się pojawiły gdzieś tam jakieś pojedyncze na trzeci rok, czyli w zeszłym roku, a w tym roku jest tego już bardzo, bardzo dużo. Także na to uważajcie. I przejdziemy sobie teraz tutaj na tę rabatę z hortensją. Tutaj w ogóle pokażę Wam coś fajnego, ponieważ wysiała mi się, znaczy przyniosłam na pewno ze szkółki, sadzonkę saćca. Nie wiedziałam, co to jest, ale już sobie wygooglowałam i wiem. Taka roślina, powiem Wam, no może nie jest jakoś bardzo szczególnie ozdobna, ale widzicie, pszczoły się przy tym kręcą, jest miododajna, więc ja ją na pewno sobie gdzieś tam przesadzę w ogrodzie i będę gdzieś tam ją uprawiała, ale nie tutaj, bo tutaj mi kompletnie z tą hortensją nie pasuje. I tak jak widzicie, tutaj mam hortensję, która dopiero gdzieś tam zamierza zacząć kwitnąć, natomiast tu już praktycznie rozkwitniętą. A przypomnę Wam tylko, że to jest ta sama odmiana. To jest odmiana Magic Sweet Summer, która ma mieć takie dosyć zwarte, też mniejsze krzaczki, wyprostowane łodygi i ma się nie pokładać podczas burz i deszczu, co dopiero myślę, że kiedyś tam sprawdzę. Mam nadzieję, że wszystko słyszycie, bo tutaj samolot leci. I słuchajcie co, zobaczymy, jeszcze nie mam opinii o tej hortensji. Jeżeli chodzi o kwiatostany, to tak jak widzicie tutaj, one się też dopiero otwierają. Jakieś powalająco wielkie na razie nie są, ale to tak jak mówię, pierwszy rok kwitnienia u mnie, więc jeszcze dajmy jej czas, dajmy jej jeszcze sezon albo dwa. Tu rozrasta się trawa Red Baron i miskanty zebrinusy. I powiem Wam tak, z tymi miskantami to jest taka historia, że ja na początku
miałam tutaj zebrinusy na zmianę z gracilimusami. Natomiast później stwierdziłam, że te grackie są takie małe, takie biedne, tu mam jeszcze trzmilne, które fajnie przybrała na gęstości, że one są takie marne i takie biedne, że wiecie co zrobiłam, jak były chłodniejsze dni, to przekopałam tutaj z powrotem te zebrinusy i teraz jest rząd zebrinusów. Ja wiem, że nie każdemu może to wybarwienie leżeć, bo one są takie, wiecie, paskowane, ale to się tak nie rzuca w oczy, wiecie co, nie jest to takie dominujące, także ja stwierdziłam, że chcę mieć po prostu jednolicie i żeby przede wszystkim one wzrostem mniej więcej wszystkie były takie same. Harpagan we wzroście to jest też ta trawa Ice Dance. Ona bardzo szybko, bardzo ładnie przyrasta. Tutaj mam szczepkę, którą sobie sama zrobiłam i też widzę, że ona już całkiem sporo mi tutaj urosło. Także polecam Wam, jak chcecie na przykład jakąś obwódkę sobie z trawy zrobić i też podobają Wam się te kolory, te paski. Trochę jak zielistka. No i tutaj już praktycznie też rozkwitnięta jedna z tych hortensji. No powiem Wam, że te kwiaty są takie pełne, gęste, ładne, podobają mi się, nie powiem, że nie. Później mają się wybarwiać delikatnie na różowe, ale to delikatnie. Nie będzie ona taka jak na przykład Vanilla Fraise, nic z tych rzeczy, ale trochę mają być. No i tutaj kolejny miskant. Lilie już przekwitły. Zobaczcie, już został jeden, jedyny kwiatuszek, który już też jest, o, już taki biedny. Ale takie miałam lilie, miały dużo, dużo kwiatów tutaj w tym roku, także fajnie, niedługo będę musiała je wyciąć, bo już tutaj się nie prezentują. No i słuchajcie, tutaj mam jeszcze kwitnące rozchodniki, takie na różowo. Ja teraz w swoim ogrodzie też wprowadzam dużo koloru różowego, dużo fioletowego. Za chwilę pokażę Wam też moje nowości, co nowego tam w ogrodzie przybyło i właśnie są to rośliny głównie w takich kolorach. Gdzieś tam róż, fiolet, jakieś niebieskości. Ale oczywiście te rośliny, które mam, to nie wyrzucam ich i absolutnie nie. Ja wszystkie rośliny lubię. Tu kończy kwitnienie macierzanka, już jakieś pojedyncze kwiatuszki ma. Pokażę Wam zaraz jeszcze jedną. I tutaj słuchajcie, kwitną pięknie, znaczy się pięknie. No pięknie to jest, może powiem tak, może kwitną ciekawie. Bo co do pięknie, no to tutaj może miałabym wątpliwości. Natomiast zobaczcie, jakie ciekawe mają kwiatostany rojniki. Moim zdaniem jest to coś takiego nietypowego, coś ciekawego. No i tak zwraca na siebie trochę uwagę. Lecimy dalej. Tu też odbijają po przycięciu tawuły. Czerwone, piękne, młode listeczki. Ja wszystkie tawuły już jakiś czas temu przycięłam, nie pokazywałam Wam tego, ale często o tym mówię właśnie, że tawuły po kwitnieniu przycinamy. I słuchajcie, kończy też kwitnienie już zupełnie tak ostatki kwitnienia juka. Chociaż u mnie juk jest dużo, niektóre już wszystkie praktycznie już pozrzucały kwiatuszki, tu jeszcze trochę zostało. Tam akurat jeden kwiatostan, ale miała taki jeden pełny i takie ładne te kwiaty. Natomiast inne moje juki miały po kilka tych kwiatostanów, także w tym roku naprawdę było ładnie, jak one kwitły. Jeszcze będąc tutaj blisko tej rabaty przy oknie kuchennym, chciałabym Wam powiedzieć, że będę chyba reorganizowała tę rabatę. Nie tak zupełnie, ale trochę jednak tak, ponieważ możecie teraz zobaczyć, jak ona wygląda w tym momencie. I ja tak sobie pomyślałam, że tak, tę rozplenicę, która jest za tą kulą z rojnikami, będę przesadzała, czyli tę, i będę ją przesadzała obok tej, która rośnie tutaj, zamiast tej trawy Red Baron. Tę trawę Red Baron wysadzę i albo sobie dosadzę tutaj do tej, żeby była bardziej gęsta, albo gdzieś ją w ogóle zlikwiduję. I tak, jeżeli chodzi o tę kulę, to za tą kulą widzę coś takiego wyższego, kwitnącego. Czyli albo będzie to hortensia Annabel, albo hortensia na pniu, albo jeszcze nie wiem co, albo w ogóle zamiast tej kuli. Nie wiem, kochani, co zrobię, ale coś mi chodzi po głowie, żeby właśnie trochę tę rabatę zreorganizować. Ale to pewnie dopiero na jesień. Tutaj kolejna plama kwitnącej macierzanki. Jeszcze ona się całkiem fajnie trzyma. Jeszcze tutaj wabi różne bzyki, więc bardzo fajnie. I tu wspomniane przeze mnie juki, które, zobaczcie, ile miały kwiatostanów. Już za moment będę to wszystko wycinała. Ja mam taką zasadę, że wycinam najpierw po kwitnieniu same kwiatostany,
Natomiast później na wiosnę, albo jak te rozety robią się już brzydkie, to wycinam całą rozetę, żeby zrobić miejsce dla tych, które będą kwitły na następne lata, w przyszłym roku albo jeszcze w kolejnym. Tu jeszcze baldachy kwitnących rojników. No powiem Wam, że ciekawe jest to, po prostu jest to ciekawe. Dobra, dalej lecimy, kolejna tabuła. Tutaj moje pierwszoroczne lawendy wsadzone. Chyba w maju je sadziłam, w czerwcu, nie pamiętam, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie trzymają się, tu, ta się rozrosła ładniej, ta była mniejsza, rozrosła się trochę mniej. Mają tutaj dosyć sucho, czasem je podlewam. Tak jak widzicie, o tej porze, a mamy koło godziny pierwszej, już na tej pierwszej, tak jakby tutaj na tym połowie tych kamieni robi się cień i on się robi po prostu tak automatycznie od tej skarpy, ona sama sobie rzuca ten cień, także ona jest taka w połowie nasłoneczniona, a w połowie w takim półcieniu, więc tutaj no ciężko wycelować czasem z posadzeniem jakiejś rośliny i powiem Wam, że przybyło mi trochę, teraz może nie prezentują się, ale to są przetaczniki, dokupiłam sobie, byłam znowu w tym samym ogrodniczym, w którym byłam wcześniej, dokupiłam sobie przetaczniki, bo bardzo mi się spodobały i nawet nie wiem, czy nie bardziej niż te szałwie. Bardzo, bardzo fajne rośliny. Tu już po przycięciu widzicie, kolejne kwitnienie odbija. To jest już słabsze oczywiście kwitnienie, ale jeszcze coś tam się tutaj ładnie prezentuje na tych roślinach, więc super. Nie mogę się doczekać w ogóle, jak one będą wyglądały za kilka lat, jak one się rozrosną, już zrobią się takie, wiecie, większe kępy, też będę sobie mogła dzielić, wtedy przesadzać i tak dalej. Tutaj mam kostrzewę siną, która to kostrzewa sina jest do odmłodzenia. W ogóle do odmłodzenia muszę ją stąd wykopać, podzielić i będę sobie sadzić gdzieś tak może jakąś grupą te kostrzewy sine, bo to wtedy fajnie wygląda, więc jak sobie podzielę, odmłodzę ją trochę, no to wtedy będę sobie dalej działała. Tutaj jest mój powojnik, który obumarł przed pierwszym kwitnieniem w tym roku przez uwiąt. Teraz jest po podlaniu tym nadmanganianem potasu i powiem Wam, że rośnie w liście jak szalone, ale pączka żadnego nie ma. No ale fajnie, że trochę odżył. Mam nadzieję, że coś z tego jeszcze będzie. No i tutaj kolejne przetaczniki, zobaczcie. Fajnie sobie radzą, chociaż też mają tutaj, czasem je podlewam, ale z reguły mają sucho. No i tak właśnie w tym półcieniu, półsłońcu, tak do południa ma tutaj słońce, później już cień, ten tułacz, który generalnie lubi cień, półcień, cień. I ja myślę, że ja go przesadzę w jeszcze bardziej cieniste miejsce. Zastanawiam się gdzie, chociaż daję sobie tutaj fajnie radę. Nie widzę, żeby coś mu się działo, żeby gdzieś tam podsychały liście czy coś takiego, żeby marniał, ale myślę, że może gdzieś tam by rósł jeszcze lepiej, więc tak się zastanawiam ciągle. Hortensja ogrodowa jest na pewno do przesadzenia z tego miejsca, bo ona sobie tutaj za specjalnie nie radzi. No i lecimy dalej. Tutaj perłkowiec. Powiem Wam, że mój perłkowiec został ścięty, dlatego że już miał bardzo, bardzo dużo przyrostów. Te przyrosty też te perłki zasłaniały. Zresztą one już kończą swoje, powiedzmy, kwitnienie i już nie wyglądają tak ładnie, ale już go tak trochę przycięłam. Tutaj od spodu go też przycięłam i tak się zastanawiam właśnie, czy tutaj gdzieś nie posadzę sobie tego właśnie tułacza pstrego. Tutaj by miał cały czas cień, więc może tutaj. Pokażę Wam jeszcze, jak odbiła moja wierzba hakuro. Zobaczcie, ile ona już ma nowych przyrostów i już się nadaje z powrotem do cięcia. Ktoś mi zadał pytanie, w jakich miesiącach ja tnę tę wierzbę. I słuchajcie, ja się nigdy jakoś tak specjalnie miesięcy nie trzymam, tylko patrzę po prostu na to, jak ona wygląda. Na pewno po tym pierwszym takim, powiedzmy w cudzysłowie, kwitnieniu, kiedy ona ma najpierw te różowe przyrosty, później one się robią takie brzydkie, w sensie suche. Wtedy ja to ścinam i to Wam też na filmie pokazywałam. Natomiast później, właśnie w zależności od tego, jak ona wygląda i jaki ja chcę trzymać pokrój. I teraz moim zdaniem ona znowu nadaje się do cięcia. Także to będzie już drugie cięcie i pewnie jeszcze w tym sezonie zaliczy jedno, a może nawet dwa. Tu widzicie, jeszcze się utrzymują trochę juki. Tu i tu na końcówce. Jeszcze jakieś tam kwiatuszki pojedyncze są.
I na górze, słuchajcie, róża, której nigdy nie mogę Wam za bardzo pokazać, bo zawsze jest prześwietlona. Ona też fajnie sobie radzi, dużo pączków jeszcze ma i bardzo ładnie pachnie. A tutaj coś, co teraz już się w ogóle nie prezentuje, ale coś, co sobie dokupiłam i jest to pysznogłówka. Muszę pościnać w ogóle te kwiatostany, bo już chyba nasion żadnych nie będę zbierała, więc to wszystko trzeba pościnać, żeby ona sobie trochę odżyła. No ale tak, ona też właśnie w takim kolorze różowo-fioletowym jest. Tu słuchajcie, moje świeżo przyjęte goździki, a już coś tam powypuszczały, już coś tam kwitną. Ja je mam od teściowej, także taka malutka kępka radzi sobie świetnie. Akurat ta wiśnia jeszcze nie wymaga przycięcia, ją też niedawno przycinałam, ale jeszcze jest ok. No i słuchajcie, tutaj końcówka, gdzie jest berberys, którego też wiecznie tnę. Ja w ogóle uwielbiam sekator, lubię ciąć rośliny, także u mnie, wiecie, u mnie często w ruch idzie właśnie sekator i ostre cięcie. Tutaj małą reorganizację przeszła też ta rabata w cieniu, która dopiero się w zasadzie tworzy, bo stąd zabrałam te miskanty zebrinusy i teraz tam są na końcu gracji limusy, ale one, wiecie, one jeszcze długo, długo zanim się rozrosną. A chciałam Wam tutaj na tej rabacie pokazać tę właśnie hortensję. To jest hortensja z Biedronki, kupiona, wydaje mi się, że w zeszłym roku. Nie wyglądała jakoś rewelacyjnie, nie dawałam jej zbyt dużych szans, dlatego posadziłam ją tutaj tak na uboczu. A teraz w sumie żałuję, bo być może gdzieś tam w jakimś słonecznym stanowisku by lepiej jeszcze rosła i myślę, że ją też przesadzę, bo ma bardzo duże, ładne kwiatostany, duże te kwiatuszki wchodzące w skład tych kwiatostanów. Także powiem Wam, że jestem zadowolona. Nie wiem, jaka to jest odmiana, ale ma te bordowe łodyżki, więc być może jest to Vanilla Phrase, ale nie wiem, nie znam się aż tak na odmianach, więc zobaczymy. I tu jeszcze moja kolejna nowość, to taka a propos kupowania fioletowych roślin, ale kupiłam sobie trawę Ogon. Ona się nazywa tak potocznie Ogon, a ja Wam napiszę, jak ona się naprawdę nazywa. Ona też lubi bardziej wilgotno, jakieś bardziej takie, no wiecie, nawet nad oczkami, gdzieś tam takie tereny. Ja sobie ją posadziłam tutaj. Tutaj z reguły jest wilgotniej niż w innych miejscach, bo tu jest w zasadzie cały czas cień. No i też ja mam taką glebę, która raczej trzyma wilgoć. Jest tutaj dużo gliny, także na próbę sobie go tutaj posadziłam. Zobaczymy, jak on się będzie tutaj miewał za jakiś czas. Kupiłam sobie, moi drodzy, jeszcze liatrę kłosową w takim odcieniu właśnie fioletowym. Bardzo ładna, pojedyncza taka sadzoneczka, malutka. Ale zobaczcie, nie pokazuję Wam w całości w ogóle tej rabaty, bo tutaj po prostu zdeptały i zniszczyły mi ją koty. Także no, tam widzicie resztki połamanej hortensji. To jest hortensja Polar Bear, która bardzo ładnie się zapowiadała i no, jak widzicie, jak wygląda teraz, więc nie będę tego komentować. No i właśnie ta liatra, a posadziłam ją tutaj dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ale te cebulki, które ona ma, bardzo lubią zjadać różne szkodniki, ryjówki, krety, nie wiem co tam. I właśnie posadziłam ją tu z tego względu, że tutaj nigdy nie widziałam, żeby coś ryło, bo tu jest generalnie, nasz panel jest w miarę, ale później już się robi tak twardo, że nic się nie przebije. I ostatnia roślina, słuchajcie, na dzisiaj i też ostatnia moja nowość, którą niedawno nabyłam, to jest budleja, też w takim właśnie mocno nasyconym fiolecie. Tu są w ogóle dwie sadzonki. Wcześniej tu rosła, pokazywałam Wam, taka róża, która miała być różą parkową z Biedry, a okazała się takim dzikuskiem, więc ja ją przesadziłam sobie w inne miejsce. A tutaj właśnie wsadziłam tą budleję. Pilnuję tego, żeby ją podlewać, żeby ona się tutaj przyjęła, dlatego że właśnie ona zauroczyła mnie. Jak widziałam taką dużą, rozrośniętą, pięknie kwitnącą budleję, co prawda w innym odcieniu, koło przedszkola mojego syna, jak sobie tak właśnie solo rosła i po prostu zakochałam się, stwierdziłam, że też chcę i posadziłam tutaj. Zobaczymy, jak się będzie miewała. Mam nadzieję, że będzie jej tutaj dobrze, że będzie sobie fajnie rosła i też tak pięknie wyglądała jak tamta. Także co, moi drodzy, to będzie już dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dajcie znać, jak tam u Was w ogrodach, czy też wszystko pięknie kwitnie. Teraz czas hortensji, czas traw. Także myślę, że u każdego te rośliny wyglądają teraz najładniej. Dajcie znać też, czy kupujecie teraz rośliny, czy sadzicie, mimo tego, że jest lato. Ja te takie rośliny, które są z donic, kupuję, sadzę, tylko pilnuję po prostu, żeby je podlewać. No i tym pięknym kwiatem się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.
Cześć.